Gotlandia, znowu nie taka mała wyspa pośrodku Bałtyku, na którą po stracie duńskiego tronu zbiegł Eryk I Pomorski, który dość w późnym wieku, bo 62 lat, przeszedł swoisty kryzys wieku średniego i stwierdził, że on to wszystko i po prostu zostaje piratem. Arr! Ewentualnie poznał piękną, rudowłosą piratkę, która go przekonała do tego życia. Nigdy się nie dowiemy, jak było naprawdę. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Jako że Eryk był dość sprytnym władcą, no dobra, może nie dość sprytnym, bo stracił władzę nad trzema krajami, ale był na tyle sprytny, żeby przed staniem się piratem od Stanów wyciągnąć co się tylko dało. Dlatego dał monopol na wełnę, zwiększył swoje relacje z innymi krajami, chciał też wpłynąć na relacje z papieżem, od szlachty stwierdził, że a nuż wyciągnie fajnego generała, od mieszczan, o jak on kupców nienawidził, wziął pieniądze, bo czemuż by nie, a nuż zbudują mu darmowy statek, albo jakiegoś admirała dadzą. Jako że nie miał żadnych tańszych doradców, no to stwierdził, że wykona misję dla Stanów, na przykład zapewniającą mu tańszego doradcę militarnego. Frajerzy, jako że nie przepada za Duńczykami i tak się składa, że Polska też za nimi nie przepada, no to sromotnie ich obraził. Bardzo ich obraził. Weźmy od mieszczan jeszcze dodatkowy prestiż, czemuż by nie. Sprzedajmy też resztę ziemi, której i tak już w zasadzie nie mamy. Eryk odebrał wszystkie przysługi od Stanów, które mógł, zatrudnił tańszego doradcę oraz oczywiście doradcę dyplomatycznego, pozwoliło mu to zawrzeć bliższe relacje z Polską. Dużo bliższe. W końcu mamy tutaj wspólnego wroga. Po staniu się Republiką Piracką wszystkie stady nasze znikły, jak i większość naszych zobowiązań. Bo niestety do spłaty pożyczki zostały. Ale karaka dostaliśmy. Jak i sojusz z Polską też został jak na razie zachowany. Zamiast Stanów mamy teraz trzy frakcje, bukanierów, przemytników oraz kapitanów. Jako że jesteśmy republiką, no to co 4 lata mamy również wybory naszego nowego kapitana. Albo władcy. Nie no, kapitana władcy. Statki handlowe pod dowództwem Eryka wybrały się do pozyskiwania dobrowolnej opłaty celnej w Lubece, a pozostała część floty wyruszyła wzdłuż całego wybrzeża bałtyckiego, by dokonać rajdów na okoliczne porty, pozyskując oczywiście pozostawione tam przez wdzięcznych obywateli pieniążki oraz pozyskać chętnych do pracy w naszej marynarce nowych marynarzy. O tak, całe wybrzeże Bałtyku zrajdowane przez nas. Znowu rajduje wybrzeża i to mi się z czymś kojarzy. Ze środkiem na komary? Nie. Z rajdem specjalistów na twoją chatę, bo dałeś pewne gwiazdki w komentarzu? Też nie. Już wiem, z rajdowaniem bossów w pewnej mobilnej grze RPG. To akurat świetnie się składa, bo sponsorem dzisiejszego odcinka jest gra Raid Shadow Legends. Na pewno wiecie, że jest to taktyczna gra RPG, w której do zdobycia jest ponad 600 postaci i wszystkie je możecie levelować i rozwijać. Nie wiecie tego? To pewnie wychodzicie na dwór. Ale dobra wasza, macie teraz świetną okazję, żeby rozpocząć rozgrywkę w tej darmowej grze, bo tak się składa, że Raid Shadow Legends niedawno obchodził swoje 4 urodzinki. I wiadomo, urodziny, no to wielka impreza, na którą możecie zaprosić bohaterów z gry. Na pewno macie Scyllę, która jest mega popularną bohaterką, która wraz z Kalią rozkręcą każdą imprezę. Uważajcie tylko na jedzenie i napitki, które podaje wam Venus. Lubi je doprawiać. No chyba, że jest z wami Reglin, w razie czego ona zawsze was wskrzesi. Poza tym to Solenizan daje tu pewne prezenty, bo jeżeli jesteście użytkownikami Amazon Prime Gaming, macie szansę zdobyć epicki ekwipunek dla waszych postaci, który może wam się przydać w nowych trybach gry, takich jak Live Arena, gdzie w ramach rozgrywki PvP staniecie naprzeciwko innych graczy i na pewno ich zmiażdżycie. Prawda? Biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, o których wam powiedziałem, to na co czekacie? Rozpocznij swoją przygodę w Raid, po prostu użyj mojego linku, który jest w opisie, lub zeskanuj ten kod QR, który wam powiększam dla waszej wygody. Dodatkowo dostaniecie starter pack, który zawiera epicką czempionkę Talii z frakcji The Secret Order i innych przydatnych rzeczach, uzupełnienie energii, księga umiejętności i boost do expa. Więc dzięki Raid Shadow Legends za sponsorowanie tego materiału, a sam wracam do gry, to znaczy do nagrywania odcinków. Tymczasem nasze kufry, nasi marynarze, no zapełnione mamy wszystko. Tylko niestety, no jak to piraci, narobiliśmy sobie mnóstwo wrogów. Ale i tak, inaczej to się nie mogło skończyć. Za zdobyczne pieniążki zbudujmy jedną barkę, bo ją potrzebujemy do wykonania misji. No i oczywiście 7 galer, tak, przekroczymy limit, ale nie jest to straszne. Eryk wiedział, że dość ważnym aspektem jego życia na Gotlandii będzie rozwinięcie tej prowincji jak najbardziej, co też czynił. Rozwinął infrastrukturę, rozbudował porty handlowe, przyjął też doktrynę, nie handlową,
łapania statków i odsprzedawania ich innym krajom, które nie będą na niego wystarczająco wkurzone. Co doprowadziło do jego bankructwa? Co? No niestety, wejść na drogę bezpośredniego piractwa, privateringu jeszcze nie możemy. To znaczy możemy, ale ja powiem szczerze, troszeczkę się boję. Bo uniemożliwi nam to zawieranie sojuszy z jakimkolwiek innym państwem niż Polska. Dlatego na razie stworzymy Radę Piracką. No i nasz Eryk wciąga piracką flagę. Na 25 lat staje się postrachem Bałtyku. No chociaż może postrachem to jeszcze nie. Ale dostaliśmy roszczenia do całej Danii. I co prawda moim celem nie będzie zdobycie tych wszystkich roszczeń, bo jednak chcę pozostać na wyspach, przynajmniej ja jako ja. Zatrudniamy doradcę od marynarki, zwiększamy poparcie u kapitanów, co daje dość fajne bonusy do walki i przy pomocy Polski najeżdżamy Duńczyków, a dokładnie ich stolice. W końcu to jest wyspa. Najważniejsze to teraz będzie dla nas potopić po kolei floty wszystkich naszych przeciwników. Nie możemy dopuścić do jednej, wow, dużej bitwy. Poza tym zobaczcie, że zdobywamy okręty. A zdobyczne okręty odprowadzamy do naszych portów, czyli te uszkodzone, bo są słabym ogniwem naszej floty. I od razu je modboluje. Zakonu flota również wpadła w nasze łapki. Jaki trzy nowe galery! Udało mi się dopaść norweską flotę i tutaj możliwe, że zdobędziemy za chwilę parę perełek. O nie, niestety musimy się wycofać z bitwy, bo dopłynęła duńska flota. No, tego nie przewidziałem, że Polacy sobie nie poradzą. Trochę zaryzykowałem i się opłaciło. Posłałem lubelską, zakonu, Szwecji flotę i Holsztynu flotę na dno. Dosłownie. I ile zdobyliśmy okrętów? I to chyba troszeczkę przesadziłem. Tja, utrzymanie floty robi swoje. Ale czas zaprowadzić terror na wybrzeżach Bałtyku. Jest, czyż wreszcie się miało udać? Tak, posłaliśmy część flot i zdobyliśmy ciężki okręt. No dobra, wracamy z łupami, ale tym razem część z nich zatapiamy. I z tego co widzę, możemy ponownie zrajdować wybrzeża. To myślę, że zasponsoruje nam tą wojnę. Pójdźmy jednak w wzmocnie naszych okrętów. Ta mapka piractwa jest naprawdę przydatna. Przynajmniej wiem, gdzie teraz pływać. Na pewno zdobyłem już dominację na morzu, posłałem na no 24 okręty, sam straciłem zaledwie 2. A coś czuję, że Polska długo w tej wojnie to nie będzie. Spróbujmy teraz podziałać takimi uderzeniami punktowymi wraz z osłoną mojej floty. Zrekrutowałem marynarzy, którzy mają szybkość desantu zwiększoną o 200%. I niestety podczas tej wojny Eryk umiera, a na jego miejsce trafia inny pirat. Niech wesprze kapitanów lepiej. No nie ukrywam, jest znacznie lepszym marynarzem. Tak troszeczkę off-topowo, manewr jest obecnie najlepszą statystyką dla floty, ponieważ zwiększa wam liczbę jednostek biorących udział w bitwie, a to zawsze daje gigantyczną przewagę. Desant na Bornholm naszymi marynarzami i tak dopadnę zaraz całą duńską flotę. Swoją drogą mamy właśnie renesans. Lübeck blokujemy naszymi okrętami i co prawda chciałem zdobyć tą prowincję, ale mam jeszcze inny pomysł na nią. To co chcemy, to żeby nam płacili wojenne reparacje, plus dali resztę pieniędzy. Desantujemy się na Friesland, który również będzie nam płacił trybut. No lepiej miesięcznie niech nam płaci. No i niestety Polska przegrała wojnę z zakonem. Ups. Ja teraz desantuję się na stolicę, ostrzeliwuję i od razu szturmuję. Co też kończy się sukcesem, jak widzicie. Straciłem jedynie 5000 żołnierzy na tym szturmie. Ale było warto, bo mamy teraz całkowitą dominację na morzach bałtyckich. No i w zasadzie odcięliśmy stolicę Duńczyków od lądu. Zatopiliśmy też Duńczyków. I nie powiem, dość fajnie. Kolejna reforma to skrócony czas reelekcji, albo elekcji. I podobny ostrzał oraz szturm robimy na Königsberg. A nuż uda nam się zdobyć Gdańsk. 20 dni szturmu, 5000 ofiar i również się udało. Mamy to, ale w sumie niewiele więcej. Pierwszą wojnę kończę następująco. Biorę pieniążki, by spłacić kredyty, zdobywam dwie prowincje. I tak, specjalnie te dwie wyspy zostawiam, bo będzie łatwiej nam zdobyć je w kolejnej wojnie. Sporo strat, na szczęście nie naszych. Wypuszczam Gdańsk i czynię je wolnym portem pirackim. Na szczęście nie są republiką piracką, chyba. Da się jakoś to sprawdzić? Uczyniłem też duńską kulturę naszą główną, a to dlatego, że może w późniejszym etapie wezmę duńską admiralicję, Kronenborg, piracki zamek. O, jak miło z ich strony. Powiem szczerze, to czyni naszą flotę obecnie praktycznie niezatapialną. Jeszcze jakbym miał kulturę angielską. Pierwsze rozwinięcie z ery i ja wiem, że przyda mi się usprawiedliwienie moich wojen. W sumie to szkoda, że nie ma takiego jakiegoś ogólnego rozwinięcia do floty w tym okresie dla nas. Znowu udało mi się zawrzeć sojusz z Polską. Jak miło. I oczywiście chcemy zaznaczyć, żeby wasale nie brali udziału w naszych wojnach. To jest super ważne. Myślę,
że kolejna reforma, no to oczywiście ustanowienie instytucji religijnych, bo przecież nasi bracia potrzebują modlitwy na tych statkach, nie? Tak długo spędzają te czasy na morzu, a tak naprawdę mamy stan duchowy i dzięki temu możemy skorzystać z kilku przywilejów. Już nie wspomnę o tym, jak teraz szybko będziemy reformowali naszą republikę. Chciałem napaść na Rygę, żeby ją zdobyć i przy okazji Lubekę, ale widzę, że tak czy siak wciągnę cesarza do tej wojny, więc po prostu bezpośrednio zaatakuję Lubekę. Co złego może się stać? Na szczęście na morzach mam gigantyczną przewagę, reszta się nie liczy. Chcieli się przebić, nie dali rady. Ale czemu oni mogą tu iść? Jeszcze szczęście nie mogą. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Wojna na szczęście tak wygląda, dużo państw jest nabrzeżnych, ale z Austrią i całą resztą tych malutkich badziewi będę musiał poczekać jakieś 7 lat, żeby mi wyszli z tej wojny. Na szczęście znowu mogę zacząć pozyskiwać fundusze na wojnę, nie będę narzekał. No nie powiem, dość niepokojąco to wygląda, każdy jest gotowy rzucić się na moje prowincje i trochę żałuję, że skasowałem tutaj fortecę, będę musiał ją odbudować przed kolejną wojną. Znaczy czas za wybór pierwszych idei, tak, wiem, dość późno. I tutaj, może was nie zaskoczę, ale zagram totalnie standardowo pod flotę, czyli coś, czego nigdy w żadnej kampanii nie robiłem, czyli w sumie raczej gram mocno niestandardowo. Więc pierwszy raz to robię w Europce, przynajmniej od wielu lat. Idee maritime wydają mi się bardziej przydatne od marynarskich, więc jak najbardziej je bierzemy. I Dania daje nam wojnę reparację plus troszeczkę pieniążków. Udało się wyjąć ten kraj z wojny. Tylko ta Austria jakaś taka niechętna do wyjścia z tej wojny, więc tutaj bez sposobu się chyba nie obejdzie. I wreszcie Austria wyjmuje z tej wojny. Zniszczyłem im tylko 2 armie, dosłownie. To są wszystkie straty, które ja im zadałem. I zajęło mi to ledwie 11 lat. Niszczymy teraz armię Lubeki. Oczywiście tak robimy, żeby nie mieli gdzie się wycofać. Druga idea, które biorę, to biorę infrastrukturę. Nie wiem, czy ona będzie nam przydatna, ale fajnie będzie ją sobie tutaj przetestować. Dostajemy na końcu 10% do developmentu, a nasze idee narodowe Gotlandii też to mają, więc może nam się to fajnie skalować. Ewentualnie tutaj mocno myślałem też również nad ideami szpiegowskimi, bo one nam dają możliwość lepszego piracenia i łapania okrętu. Plutokratyczne też mogą być dobrym wyborem. Dajcie mi znać, co byście wybrali. No i Lubeka, Ryga zdobyte, wypuszczamy ich na wasali, chociaż tutaj spodziewam się drobnych problemów z ich lojalnością. Tak, leciutko. Dobra, nie mogę ich wypuścić na wasali. Tak absolutnie nie robię. Okej, nie wypuszczam tych prowincji, ale docelowo zamierzam to zrobić. Posprzedajmy niektóre zdobyczne okręty. Czas dokończyć sprawę duńską. Atakujemy i robimy inwazję na Lolland. Ale może bez pomocy Polski, przynajmniej na razie. Nasza brać piracka tym razem rozbija armię duńskie bez większego problemu. Tym razem też dokonuje inwazji na Islandię. Naprawdę, poza zasięgiem. No dobra, no to niech nam płacą trybut w takim razie. Albo może ich upokorzmy? Dobra, trybut wystarczy. No, teraz mamy troszeczkę więcej prowincji do spiracenia i szczerze mówiąc muszę zdobyć tą wyspę. No to czas inwazji dokonać na Szkocję. Flandria? A gdzie to? Nie, to oni mnie nie interesują. Uwielbiam niszczyć armię bota w ten sposób. Kolejne wysepki zdobyte dla naszego bractwa piratów. Na zdobyczych statkach też zawsze coś zarobię. I teraz nadszedł czas na reformę, na którą czekałem bardzo długo. Wojna przeciwko porządkowi światowemu, która nam daje War Against the World Casus Belli, czyli takie jedno z najlepszych Casus Belli w tej grze w 1493 roku. Oczywiście jest tutaj mnóstwo innych bardzo fajnych reform. Na przykład możemy admirałów mianować naszych władców, zwiększyć nasz Republic Tradition i mamy lepszych doradców, albo konsorcjum czarnego rynku. Myślę, że to jest też bardzo ciekawa mechanika. Ja kiedyś muszę zagrać totalnie pod przemytników. Zobaczcie, no to jest po prostu nic innego jak imperializm Casus Belli. No dobra, wojna o wyspy angielskie. Kastylia nie odpowie. Okej. Dobra, ale to będzie miało sens dopiero jak rozwiniemy naszą technologię na 8 poziom. Czas zbudować okręt flagowy. Madam. I tutaj wezmę jednego perka innego. Fleet Proveteering Efficiency plus 25%. No to fajnie, wkurzyliśmy Osmana, ale dostaliśmy statek. Wreszcie mogę rozbudować nasze stocznie, co znacząco zwiększy moją flotę. Tylko musiałbym mieć pieniądze na to. No, już wiem jak pozyskam te pieniądze, prawda? No to dostawiamy stocznie. 73 dni na zbudowanie nowego okrętu. Jak fajnie. Holendrzy nam tutaj podbili Norwegię, która wcześniej podbiła Danię. I zobaczcie, Dania ma jedną prowincję i należy teraz do Holy Roman Empire. Nie zmienia to faktu, że mamy obecnie największą flotę na świecie i chyba czas to wykorzystać. Tylko wcześniej wypuściłem Lubekę jako mojego wasala. I znowu, trzeba pamiętać, żeby zaznaczyć, żeby nie brali udziału w naszych wojnach, bo inaczej będzie dość nieciekawie. I w sumie jeszcze
przed wyruszeniem na tą wojnę, stajmy się postrachem mórz północnych. Powiem szczerze, Osmana w tej wojnie to naprawdę się nie spodziewałem. Zaatakowałem oczywiście o tą wyspę, bo Anglicy się tutaj nie dostaną, ale mogą się dostać tutaj. I znowu bardzo żałuję, że nie zbudowałem tutaj fortecy. Naprawdę żałuję. Tu nie mogę to zrobić teraz. Ja zapomniałem, że Osman jest w tej wojnie. Wow, to... W sumie znowu zadziałałem na niekorzyść Polski. Przepraszam. No dobra, ale pozwoli mi to na szczęście zdobyć wyspę kolejną na Bałtyku, plus naprawdę sporo pieniędzy, bo raczej ich nie upokorzę. Ej, ale Polska jak tylko wróciła od Szwedów, to zobaczcie, bije Osmana. Naprawdę Imperium Osmańskie jest teraz takie słabe, że Polska z dwoma minusami ich pokonuje? No dobra, wybór idei Polski jest co najmniej dziwny, ale może być. Ej, ale zobaczcie, oni naprawdę niszczą wojska osmańskie. Co za widok. O, a czemu ja to mogę mieć? Jak nic, ja to chcę. Wow, desant na Lizbonę. Nie ukrywam, fajnie byłoby mieć ten monument, ale no nie możemy. Osman chce białego pokoju. On taki wciry zebrał, że stracił połowę armii. Oj nie. Dobra, dwie kolejne wyspy zdobyte dla nas, wojenne reparacje i troszeczkę złota. Dobra, pływamy na Morze Śródziemne. Zajmiemy najpierw Kretę, żeby mieć bazę i spróbuję zablokować Konstantynopol. I powiem wam szczerze, że bardarzy są super do takich szybkich desantów. Zobaczcie, przybywam tutaj, desantuję się na Kretę. O, na razie moja flota... Nie umiera jakimś cudem? Czemu nie umiera? Umiera, ale się naprawia. Od kiedy manuwer na to wpływa? Wow. Topimy osmańską flotę albo ją zdobywamy. Zobaczymy. Wow. Kolejne okręty dla nas. I jeszcze większa szansa na złapanie. Dobra, zrobiłem małą blokadę morską. Chociaż może jeszcze tutaj zaryzykuję. Dobra, całego wybrzeża im nie zabiorę, ale wojenne reparacje plus pieniążki lecą od Imperium Osmańskiego. I mamy to wyspy zdobyte od Anglii. Trochę tych strat było. Polska zapłaciła za te wyspy. Ciekawe, czy protestantyzm jest dobry na piractwo. Zobaczymy. Na szczęście nie mam dużo prowincji. Ładnie, piraty 30% handlu English Channel, 30% handlu w North Sea. Teraz muszę wykombinować, jak zdobyć wyspy Morza Śródziemnego. Czy Wenecję też powinienem liczyć jako wyspę? Powiedziałbym, że z piracenia English Channel mam naprawdę sporo pieniędzy. Muszę się przyznać, że ekonomiczne reformy są całkiem ciekawe. Albo reparacja naszych statków, zwiększona produkcja naval supplies, albo zarabianie na łapaniu statków. I powiem szczerze, i ja w to pójdę. Oh my god, jaka nagroda. Jaka nagroda. No to wyspy od Tunisu zdobyte po dość długiej wojnie. O tak, piracimy. Włoskie wybrzeża, Dubaj będzie dość sporo pieniążków. Czas wybrać Navy Ideas. Czas na lepszych piratów niż ci z Rodos. Wreszcie zdobywamy ważną wysepkę. No bo w zasadzie cały basen Morza Śródziemnego możemy teraz piracić, łącznie z Konstantynopolem. No, a trochę tutaj pieniędzy nam wpadnie. W samym Konstantynopolu tylko 68? Nie. Mnie się udało mieć tu 70 dewa, gdzie to jest? No i powiem szczerze, że jestem zdziwiony, jak dużo się zarabia z piracenia szlaków handlowych. Całkiem sporo. Mam gigantyczną flotę, całkiem niezłych marynarzy, a w zasięgu piracenia no praktycznie całe Morze Śródziemne. Trzeba byłoby jeszcze Wenecję zdobyć i może ruszyć ku nowemu światu. A wy jak chcecie, możecie też wyruszyć na przygodę w Raid Shadow Legends. Wystarczy, że klikniecie w link w górnym prawym rogu.